Witajcie moi drodzy, jest niedziela 10.07. Siódma rano już będzie, ale pogoda jest niewyjściowa. Tu niedawno był zlot detektorystów, było ich tu ze 20-30. Także tutaj któryś detektorysta ma działkę i zrobili sobie taki zlot na dwóch łączkach. Zrobimy wreszcie akcję RUF, kurczę. Dawno nie byłem. No coś mamy. Coś mamy. Jak to, moi drodzy, jest fajnie z rana, przed siódmą tak sobie wyjechać, połazić po świeżym powietrzu, zrobić coś dobrego. A weźmiemy to już. Połazić sobie po świeżym powietrzu. Pogoda dopisuje, bo jest trochę deszczowo. Takie przejściowe deszcze, wiaterek. Człowiek się nie spoci jak w te upały. No fajna taka wycieczka rekreacyjna. Dla mnie w sam raz. Jedni sobie idą na kijki, połazić po lesie, a drudzy sobie idą pozbierać złą po rowach. Mam nadzieję, że dzisiaj ta kamera nie oszuka i nie będzie nagrywała mojego brzucha jak z akcji las. O, i mamy tutaj taki złomik. Złom się przede mną nie ukryje. Także mam nadzieję, że dzisiaj nie poprzestawia się i będzie już na wprost nagrywać fajne widoczki. Tam jest mój samochód, a ja jestem tu. Taka rozkmina. Dobra, zobaczymy się za chwilkę. Wyszedłem z samochodu, a tu już dwie flamingówki się wylegają. Wylegują, czy tam. Może kopulują. To na razie zostawię. O, przejdę jeszcze ten kawałek i wracam się do samochodu. Bo tu widzę, jest czysto, a tamten początek, tamtego rowu zrobię następnym razem. Worek jest, także nie jest źle. Przeleciałem tą stronę, tam aż jeszcze hen do przodu, także nie jest źle. A tamto już sobie zostawię na inny raz. No widzę, że tu jest ten, czasami tu leżały puszki, no ale teraz nie ma. Za to były w tamtym miejscu dużo. Słonko wychodzi.
a jednak się jeszcze, moi drodzy, skusiłem, żeby tu tak sobie wizualnie przelecieć po tym rowku i zobaczyć. Haha, już są pierwsze puszki. Jednak warto było tu podjechać. Jednak warto. Ale tato jest żelazo. 2,50. Kurka wodna. To jeżeli to kosztuje 2,50, nie chce mi się wierzyć. No może 2,50, a puszka stalowa, ile teraz będzie? Za 60 groszy? No to przebitka jest. Ale fajnie, ptaszki ćwierkają z drzew. Woda opada. Słonko przyświeca. Haha. Nic, tylko cieszyć się życiem. A rządowym kukłom to wiecie, co można pokazać. Pięść się oszczy, pięść się oszczy. Za wszystkie nasze krzywdy. Wow. Rzuciłem się jak reksio na szynkę. Dobra, odezwę się już na podsumowaniu, moi drodzy. No, moi drodzy, jesteśmy na podsumowaniu. Tutaj mamy buteleczkę. Tutaj mamy. Tutaj mamy tą stalową. Gdzieś coś... Aha, tu jest po konserwie też stalowa. Tu mamy opakowanie po papieroskach. Tu mamy jakieś srebereczko. Także tu jakiś plasticzek. Słuchajcie, oj, tato, to trzeba obczaskać, bo tam ziemi ze 2 kilo. Policzyłbym, ale ja nie wiem, czy ja umiem. A to jest tak rozkopane. Myślę, że ja czasami więcej puszek z pracy przyniosę niż dzisiaj na dzisiejszej akcji. Gdzieś mi się z 50 minut zeszło. Oczywiście z dojazdem, z przyjazdem. Także no świetny taki 60-minutowy jogging, że tak powiem, puszkowy. No myślę, że z pół kilo będzie, no kurczę. Może koło kilograma, no nie, no nie wiem, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, no ponad 30. Te destrukty tutaj do kupy potem, no to będzie gdzieś ponad 30, także nie jest źle, połowa kilograma. No jest fajnie, moi drodzy, jest fajnie, tu mamy puszki, tu mamy złom. Zresztą zobaczycie to w innym filmiku. I mój kochany Big Bag, który już jest prawie pełny. Dobra, trzymajcie się i do usłyszenia.